opiekuni czasopobawczy i to było stricte zajęcia z edukacji seksualnej. Powiem tak, w ramach projektu Działam Więc Jestem, jedna z grup młodych ludzi wymyśliła sobie również zajęcia z edukacji seksualnej. Oni sami zdobyli na to środki, zrealizowali je, te zajęcia, no i nauczyli się tego, co chcieli się nauczyć. Ten projekt nasunął nam pomysł, trzeba to robić. Młodzi ludzie po prostu oczekują od nas, żebyśmy im powiedzieli, jak radzić sobie ze swoją seksualnością. Wbrew pozorom, jest to, jest to bardzo ważny temat, który jest pomijany w szkole. I jest co prawda obowiązek, który ciąży na dyrektorach szkół, żeby 14 godzin w każdej klasie odbyło się takich zajęć edukacji seksualnej. Natomiast jest to tak naprawdę, nazywa się to ładnie, ten przedmiot wychowania do życia w rodzinie. Natomiast absolutnie nie spełnia on wymogów takich światowych, tego jak powinna przebiegać edukacja seksualna. Naprawdę można dużo informacji od młodzieży uzyskać, jak takie zajęcia wyglądają i dużo naprawdę kuriozalnych wręcz informacji młodzież uzyskuje od swoich nauczycieli. Są straszeni generalnie seksem, można zajść w ciążę, można zachorować, po ciąży robią się rozstępy oraz wypadają zęby. To jest to młodzież, to też pyta od jednej z uczennic, z którą współpracowałyśmy. W związku z tym pomyślałyśmy, nie może tak być. Seks jest bardzo ważną rzeczą w życiu człowieka, może nas uczynić szczęśliwszymi i dlatego trzeba młodzieży mówić o tym, że to jest bardzo ważne i że nie należy tego traktować lekceważąco, ale też nie ze zbytnim luzem.